Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. To wszystko się skończy. Może już niebawem. Skończą się filmy na YouTubie, skończą się komentarze do Ewangelii, skończą się niedziele, w której idziemy do Kościoła. Skończy się to wszystko, czym się zajmujemy. Ponieważ świat się skończy. I to jest bardzo dobra wiadomość. Pan Bóg wkroczy w naszą historię i uczyni wszystko nowe nową ziemię i nowe niebo. Nie będzie tam miejsca na to wszystko, co jest dla nas obciążeniem, co jest jakimś ciężarem, jaki niesiemy w życiu. Nie będzie cierpienia, bólu, zawiści, nie będzie rozstań, nie będzie pękniętych serc. To wszystko się skończy. Obawiam się jednak, i takie jest też moje doświadczenie, że kiedy ludziom mówię, że to jest dobra wiadomość, to oni reagują, jeśli nie zdziwieniem, to pewnym dystansem. I mówią sobie: Jak to ma być dobra wiadomość? Przecież w tym świecie, mimo tego, że jest naznaczony różnego rodzaju złem, no my prowadzimy życie, które jest jakoś dobre, jakoś szczęśliwe. Wielu z nas przecież ma rodziny, które są naprawdę dobrymi rodzinami są miejscami i pokoju, i jakiejś przyjaźni, miłości. Wielu z nas zajmuje się rzeczami, które kocha. Jedni mają taką pracę, a inni takie hobby. I mówią sobie, jak to, to wszystko ma się skończyć, ja muszę się z tego cieszyć? No tak, czeka mnie niebo, ale to niebo wydaje się nudne, jakieś psalmy, jakieś pieśni, chodzenie boso po łące i cieszenie się tym, że oświeca nasz Pan Bóg. Ale mi perspektywa. To jednak, zdaje się, jest pewien problem, a może nawet wada naszej wiary, że nie czekamy na koniec świata. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy przywiązani do tej teraźniejszości. Całe swoje szczęście upatrujemy w tym, żeby właśnie dziś było szczęśliwe, to znaczy pełne przyjemności, pełne jakiejś radości, no jakiegoś sensu. Czy to źle? Nie, to dobrze, że myślimy o tym, żeby nasze życie było pełne sensu, radości i miłości. Jasne. Ale to nie jest wszystko. My jesteśmy stworzeni do czegoś więcej. Do czego mianowicie? Do tego, żeby całymi sobą móc przyjąć Bożą Obecność. Teraz najczęściej Bożą Obecność przyjmujemy tak w kropelkach, troszeczkę. Czy to podczas modlitwy, czy na Eucharystii mamy takie przebłyski, że dobrze jest być z Panem Bogiem. Ale nasze ciało, nasz umysł, nasze emocje, potrzeby nasze talenty, umiejętności, to wszystko jest w stanie bardziej przyjąć Pana Boga i już nie tylko jesteśmy w stanie być szczęśliwymi, mamy szansę być spełnionymi. Różnego rodzaju tęsknoty, niedopowiedzenia, braki mogą być zaspokojone w taki sposób, że niczego nam nie będzie brakować. Jeśli natomiast jesteśmy tacy skupieni na teraźniejszości, to zawsze myślimy o szczęściu nieco mniejszym. Bardzo często zwracamy uwagę na to, co jest związane zdrowie, ze zdrowiem. Mówimy sobie, obyśmy tylko zdrowi byli. Przyjrzyjcie się życzeniom, które sobie składamy. Kiedyś pamiętam takie życzenia, które składała jedna pobożna niewiasta księdzu proboszczowi w swojej parafii. I powiedziała zdrowia, zdrowia księży proboszczu i jeszcze raz pieniędzy. To oczywiście żarcik, może suchar, ale jesteśmy skupieni na tym, co doczesne, no właśnie to zdrowie, że jakie ono jest ważne, jak bardzo ważny jest dobrobyt, pomyślność, spokój. Jeśli nasze życie wiary ograniczamy tylko do tego, co dziś, do tego, co teraźniejsze, co tymczasowe, to wówczas Pana Boga też ograniczamy do roli takiego bóstwa, kogoś, kto... Miałby nam zagwarantować pomyślność w tym świecie. A Pan Bóg jest kimś znacznie większym niż bóstwa pogańskie. Do bóstw pogańskich przychodzili ludzie i prosili o to, żeby mieli plony. Przychodzili i prosili o to, żeby urodził się im syn czy córka. Prosili o to, żeby znaleźli żonę. Byli skupieni na doczesności, dlatego że wieczność kojarzyła im się ze stratum. Chrześcijanin, ktoś to. Myśli z perspektywy Bożej historii, wie, że wieczność to nie strata, ale zysk. To czas, kiedy wszystkimi swoimi zmysłami, wszystkimi swoimi umiejętnościami, całym swoim umysłem, całym swoim sercem będziemy mogli przyjmować Boga, który jest spełnieniem. Nie przyjmiemy go w całości, ponieważ nie jesteśmy tak bardzo pojemni, żeby przyjąć go w całości ale przyjmiemy go w całości w tym sensie że cali będziemy napełnieni jego obecnością i nie tylko ja ale też ci wszystkich wszyscy których pokochałem jeśli pan raczy ich zbawić wszyscy ci z którymi dzisiaj przeżywam miłość przyjaźń z którymi też przeżywam trudy z którymi przeżywam jakieś zmaganie oni również będą napełnieni bogiem i dopiero wtedy będę w stanie ich przyjąć w pełni będę stanie przyjąć ich takimi, jakimi są pokochać ich w ich całkowitym, takim spełnionym potencjale. To wszystko, co dzisiaj kocham w swoich przyjaciołach, by rozkwitnie w nich, tak że będę mógł się cieszyć pełnią moich przyjaciół, takim spełnieniem ich potencjału, tego do czego są zdolni, tego jak bardzo są wielcy w Bożym zamyśle. Dla nas z tej Ewangelii i w ogóle z całego Adwentu płynie taka bardzo istotna lekcja. Nie ograniczajmy swojego życia do teraźniejszości, ponieważ wówczas ograniczamy wszechmoc, wielkość naszego Pana Boga. Nie tylko naszego, ale jedynego, który istnieje. Ograniczamy go do roli takiego właśnie Bożka Pogańskiego, który ma nam zapewnić taką czy inną sprawę. Czy to znaczy, że Pan Bóg nie chce być naszym opiekunem w teraźniejszości? Czy to znaczy, że nie jest zainteresowany tym, żebyśmy nie wiem, zdali konkretny egzamin, czy dostali podwyżkę? Jest zainteresowany, ale tylko o tyle, o ile to rozwinie mnie wewnętrznie. Dlatego też Pan Bóg czasem dopuszcza rzeczy, które są przykre, które są pełne jakiegoś bólu i smutku, ponieważ one są mi potrzebne do tego, żeby rozszerzyć moje serce. Rozszerzyć moją zdolność na przyjmowanie Jego obecności. Pan Bóg nie jest taki po prostu słodki. On jest o wiele bardziej właśnie złożony, skomplikowany, chociaż bardzo prosty, ale o wiele bardziej bogaty, możemy powiedzieć. I chce nas uzdolnić do tego, żebyśmy przyjęli całe Jego bogactwo. Jego umiejętność współczucia nam, Jego umiejętność ofiarowania, Jego umiejętność. Bycia w każdej sytuacji w pełni. To jest coś, czego się uczymy nie tylko przez to, że doświadczamy rzeczy dobrych, ale również przez to, że doświadczamy rzeczy złych. Dlatego patrząc na siebie i na swoją historię, nie zamykajmy siebie do tych trzech wymiarów i teraźniejszości, do tego, co jest zostanie zwinięte w momencie końca świata, ale myślmy o tym wszystkim, czego doświadczamy dzisiaj jako o sytuacjach które uzdalniają mnie do większej pełni do jakiejś większej swobody w przeżywaniu miłości do tego że właśnie przez te sytuacje będę w stanie kochać nawet tych którzy są niewygodni a nawet tych którzy dopuszczają się jakichś zła w stosunku do mnie tak ponieważ te sytuacje mówią mi o tym że moje serce jest zdolne do bycia bardziej do kochania więcej do kochania mocniej. Czekamy na koniec świata po to, żeby wreszcie być spełnionymi, ale żeby być spełnionymi potrzebujemy czasu, który trwa, żebyśmy uzdolnili samych siebie w naszym myśleniu i czuciu, działaniu, decydowaniu, do tego, żebyśmy dziali, działali na maksimum naszych możliwości do kochania i oddania siebie w ręce Boże.